Moje uszanowanko, dzisiaj sobie będziemy polerować ten oto kawałeczek polskiego rzekomego opalu. Czy jest to opal, czy nie, pojęcia nie mam. Trzeba by było go gdzieś tam jakoś się mu tam bardziej poprzyglądać. Natomiast jest dość ciekawy, bo tu jest jasny, tu się robi ciemny. Może mieć całkiem fajny efekt po wypolerowaniu, więc zabieramy się do roboty. Okej, poprzednie nagranie się niestety nie zrobiło, miejsca na karcie zabrakło. I teraz tak, robimy sobie zgład na takim oto urządzonku. Jest to urządzenie z wymienionymi tarczami, ja w tym momencie mam zamontowaną tarczę 40 albo 60, z tego co dobrze kojarzę. Urządzenie jest o tyle fajne, że jest dość multimedialne, tyle że teraz tak, wymieniamy sobie tutaj tarczę, wrzucamy. Zakładamy, zmieniamy sobie różne gradacje. Tych tarcz mam do 3000, a ja ich nie chcę używać, bo one będą używane do szlifowania kamieni szlachetnych, jak kiedyś zechce mi się ruszyć projekt. No i to wszystko jest sterowane falownikiem. Można sobie troszkę przyspieszyć, można sobie troszkę zwolnić. Spróbujemy to przyspieszyć jeszcze. Bodajże do 3000 obrotów mi to Mirek tutaj skonstruował silnik. Znaczy zamontował silnik do tej maszyny. Urządzenie jest też z falownikiem wektorowym, więc nawet jeżeli mocno dociśniemy, to w pewnym momencie ten silnik ma taki wysoki, dostosowuje sobie moment obrotowy po prostu, że ja tego nie utrzymam. Można tak śruby dokręcać, także spróbuję to. Ach, no nie da rady. Nie da rady zatrzymać tego, więc na takich małych obrotach szlifowanie takich kamieni na przykład przy dużym obciążeniu, przy dużym nacisku na tarczę, który w sumie nie ma sensu, bo diamentów nie powinno się dociskać, ale jakby ktoś chciał, to jest taka możliwość, więc czy na przykład jakiś większy, coś większego jeszcze na jakiejś ściernicy takiej talerzowej można tutaj dziabnąć. No i a propos ściernic talerzowych, to zanim przejdziemy sobie już do tego kawałka, do szlifowania tego kawałka skały, to bym chciał pokazać jeszcze jedną rzecz, bo tutaj mam tak, w momencie kiedy kończę sobie zabawę z tą starczą szlifierską, to tutaj mam gwincik, dokręcam sobie, odbieram sobie chłodzenie, bo chłodzenie tutaj akurat nie jest potrzebne, tu sobie dokręcam, mogę całkowicie wykręcić tą tarczę albo zostawić, to już jest jeden grzyb, odpalam sobie, sprawdzimy czy coś tu widać w ogóle, ok, i już na tym sobie zaczynam po prostu polerować standardowy zgład, więc wtedy jest wygodniej. Mam też taką dużą, spróbuję przytrzymać, no to mi się uda przytrzymać, bo trzeba całkiem sporo siły, ale naprawdę ten silnik zaczyna coraz mocniej próbować się wyrwać. Jest to bodajże 500, więc no tego momentu za dużo tutaj nie ma. Natomiast gdyby było to silnik 1,5 kW, to już na pewno ręką bym tego nie mógł utrzymać. Natomiast do celów szlifierskich jak najbardziej w zupełności wystarcza. No to co, to zabieramy się za robotę w takim razie i pokazujemy co dalej. Jeszcze z tego co się orientuję, nie pokazywałem chłodzenie. Może być mały wężyk, może być taka tryskawka. Jedna cholera w sumie. W tym momencie chodzi tylko o to, żeby dostarczyć trochę wilgoci na tarczę diamentową, która musi być chłodzona. To powinna być namoczona, nie chłodzona, bo przy takich niskich obrotach tu się nic nie grzeje. Ale woda lub mieszanka oleju z wodą. O, to już jest rzecz dowolna. Odpalamy, startujemy. Może troszkę na wyższych obrotach sobie ruszymy. Okej. Kręci się nam tu całkiem konkretnie. Możemy zaczynać szlifować. No i powiedzmy, że udało nam się uzyskać zgład. W tym momencie przechodzimy na większe gradacje. Ja tutaj już tych tarcz nie będę zużywał, tylko zużyję sobie tarczę
do poleru na sucho, więc to sobie odstawiam. Ja sobie to chłodzenie włożę, czy włożę, włączę, włożyć można sobie gdzieś. Włączę sobie to chłodzenie, ale tarcza może zostać. W tym momencie dokładam jeszcze jeden kołnierz, żeby mi nie chlapało za bardzo. Dokładam. No i mamy gradacja 200, gradacja 400, gradacja 800, no już coś się nam zaczyna tutaj powoli lśnić, 1500, no mamy już 3000, dawaj, no okej. I tak jeszcze efekt finalny pokażę później. No tutaj już się bardzo ładnie to świeci. Ładna połyskliwa powierzchnia. A teraz zmiana scenerii, bo przechodzimy z tej tarczy na tarczę filcową. Dobra. Wyłączamy dziada. Widać, coś widać, coś widać. Demontujemy. Skręcamy kropelki. Zmieniłem sobie statyw z chłodzeniem, bo ten boczny mnie trochę denerwował. Ok. To sobie odkładamy. Tarcza 6000 skończyła robotę. I teraz przerzucamy się na coś drobniejszego, czyli na pastę polerską z tlenkiem ceru. I wrzucamy sobie elegancko trochę filcu. Pasta już się zdążyła rozrobić, bo zawsze mi wysycha. Jest na bazie tylko i wyłącznie wody, więc... No, odrobinkę sobie nałożymy. Ok, i tutaj się tarcza namoczy, trzeba jej chwilę dać. I za chwilkę nasz piękny eksponat będziemy polerować dalej. No, dobra, z takiej oto skałki powstał nam taki kolejny ładny eksponacik. Kamyczek jest bardzo ładny. Bardzo, bardzo, bardzo ładny. Twardy jak diabli, więc polerowało się go stosunkowo długo. Natomiast satysfakcja jest. Czy chciałbym drugi raz takie coś powtórzyć? Jako zlecenie owszem, dla frajdy niekoniecznie, bo naprawdę to był ból, żeby go tak ładnie wyprowadzić, ale za to naprawdę bardzo ładnie się to wypolerowało, ślicznie, ślicznie wygląda. Jakiś fragment można by było wykorzystać, najlepiej to z tego przejścia tego mlecznego kamienia, w tym troszkę ciemniejszy, ładnie by to wyglądało, ale generalnie jako całość też się całkiem ładnie prezentuje. Kamień przepuszcza światło, więc sobie troszeczkę możemy, o właśnie, jak widać to światło tutaj przepuszcza. Można mówić o jakimś tam bardzo nikłym stopniu przejrzystości, ale jest ładnie się podświetla, jeżeli na niego poświecimy. No i co? Kamień jak kamień, no. Ładny. Mi się każdy kamień podoba. Każda skała, każdy minerał. Także jak można z tego coś ładnego zrobić, to warte zachodu. Także dziękuję wszystkim i słyszymy się w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.